NIK przeprowadziła kontrolę dotyczącą funkcjonowania tzw. instytucji kultury w Polsce. I chciałbym na początek zapytać, czym właściwie są te instytucje, jakie zadania realizują, jakie jest ich miejsce w tej przestrzeni kultury w naszym kraju? Instytucje kultury zajmują się prowadzeniem działalności kulturalnej. Prawo do tworzenia instytucji kultury przysługuje ministrom oraz kierownikom urzędów centralnych, których obowiązkiem jest organizacja działalności kulturalnej. Badaniem kontrolnym zostało objętych 9 instytucji kultury spośród 47 nadzorowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To m.in. Instytut Teatralny imienia Raszewskiego, który zajmuje się rozwojem i promocją teatru polskiego. Instytut Adama Mickiewicza, który zajmuje się promocją kultury polskiej za granicą. I Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, który zajmuje się ochroną dziedzictwa tego wybitnego kompozytora. Czemu właśnie 9 i czemu te, a nie inne? Celem kontroli była ocena prawidłowości funkcjonowania instytucji kultury, w tym ich uczestnictwa w realizacji zadań ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Czyli do badania kontrolnego zostały wytypowane takie instytucje kultury, które uczestniczą w realizacji zadań ministra. To minister stworzył szereg wyspecjalizowanych instytucji kultury i zaczął przekazywać im do realizacji zadania, które powinien on realizować. Jak to wpłynęło według Najwyższej Izby Kontroli w ogóle na to funkcjonowanie kultury w Polsce? W wyniku kontroli stwierdzono, że minister kultury i dziedzictwa narodowego dokonał decentralizacji systemu zarządzania kulturą. Zgodnie z dokumentami strategicznymi, czyli Narodową Strategią Rozwoju Kultury i jej uzupełnieniem, zwiększył zakres zadań istniejących już instytucji kultury, ale także utworzył nowe, wyspecjalizowane w poszczególnych obszarach działalności kulturalnej, na przykład taniec, muzyka, teatr, książka, polska literatura. W efekcie powstał sprawny i elastyczny system realizacji zadań z zakresu kultury. Czyli tutaj chwalimy ministra, no ale też dokładamy tę łyżkę dziegciu do beczki miodu, bo jak mówi raport Najwyższej Izby Kontroli, po stronie ministra wystąpiło też trochę nieprawidłowości. Dokładnie. W wyniku kontroli stwierdzono, że minister powierzał instytucjom kultury zadania, które wychodziły poza zakres zadań określonych w statucie. Zadania te były głównie związane z realizacją programów ministra. Na przykład powierzył instytucjom kultury opłacenie honorariów ekspertów powołanych do oceny wniosków, które napływają do programów, czy zlecenie ekspertyz wartości merytorycznej tych wniosków. Zadania te były głównie realizowane przez Narodowe Centrum Kultury. Istotną nieprawidłowością w działalności ministra jest również niezachowanie jawności gospodarowania środkami publicznymi. Przejawiało się to tym, że minister udzielał dofinansowania różnym podmiotom zewnętrznym w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej instytucji kultury. No i przez to te podmioty, tak jak rozumiem, to są jakieś organizacje, fundacje, które chciałyby zrealizować jakieś zadanie z zakresu kultury, ubiegają się o dotacje, powinny przejść całą procedurę, zasadę przyznawania tej dotacji, poszczególne elementy tej procedury powinny być jawne, ale część z tych organizacji korzystała z takiej bocznej furtki. Dokładnie, były to różnego rodzaju podmioty, które inicjowały zadania z zakresu kultury i nie składały wniosków o dofinansowanie w ramach programów ministra, albo czasami bywało i tak, że składały wniosek, ale nie uzyskały dofinansowania, ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych czy też merytorycznych. I występowały bezpośrednio do ministra lub dyrektora instytucji kultury z prośbą o dofinansowanie takiego zadania.
Czyli powstał mechanizm dofinansowania zadań bez ściśle określonych zasad uzyskiwania takiego dofinansowania. Minister nie podał do publicznej wiadomości, jakie podmioty mogą uzyskiwać dofinansowanie i według jakich kryteriów to dofinansowanie jest przyznawane. Czyli w przeciwieństwie do programów ministra, gdzie była ściśle określona procedura ubiegania się o dofinansowanie. Czyli jeśli dobrze rozumiem, jakaś organizacja, fundacja przepada w tej jawnej procedurze, nie otrzymuje dofinansowania, bo nie spełnia kryteriów. Idzie wtedy do instytucji kultury i tam się ubiega o to dofinansowanie i otrzymuje je, ale w taki dziwny sposób, bo minister nie przyznaje dofinansowania tej fundacji, powiedzmy, że to jest jakaś fundacja, ale daje większą dotację instytucji kultury. I teraz jest jakieś zamieszanie z tymi pieniędzmi. To znaczy, środki te były przekazywane w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej instytucji kultury. Ale przecież ta dotacja powinna iść na inne cele. Dokładnie, środki nie były w efekcie wykorzystywane przez instytucję kultury na jej bieżącą działalność, tylko były przekazywane przez tą instytucję danemu podmiotowi zewnętrznemu. I taki mechanizm powodował, że brak było możliwości też wskazania podmiotu, któremu właśnie zostało udzielone dofinansowanie, ponieważ te środki były wykazywane w zwiększeniu dotacji podmiotowej instytucji kultury. Czyli z jednej strony minister, chwalimy go za to, uelastycznił, usprawnił ten system działalności kulturalnej w Polsce, ale no trochę kosztem zamieszania w tej sferze finansowej. Dokładnie, i też przejawiało się to naruszaniem przez ministra zasad udzielania dotacji podmiotowej. Otóż minister, kiedy udzielał dotacji podmiotowej, wskazywał również cel, na jaki ma być ona przeznaczona. Dotyczy to głównie Instytutu Adama Mickiewicza, w przypadku którego już na etapie informowania o wysokości dotacji podmiotowej minister stwierdzał, że kwota ta obejmuje również 2 miliony na zadania zlecane przez departamenty ministerstwa. I w konsekwencji Instytut Adama Mickiewicza wydatkował środki z tej puli wyłącznie na wyraźne polecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A takie określanie celu w dotacji podmiotowej jest również naruszeniem ustawy o finansach publicznych, a także ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które mówią, że środki na określony cel mogą być przekazywane tylko w ramach dotacji celowej, a nie podmiotowej. Jeszcze jeden zarzut NIK ma wobec ministra, mianowicie skoro zaczął przekazywać zadania instytucjom kultury i zaczął to robić często, nawet z niezłym skutkiem dla tej działalności kulturalnej w Polsce, to Izba pyta, dlaczego nie zmniejszyło się zatrudnienie w ministerstwie, ani nawet liczba komórek organizacyjnych. Ministerstwo, no, wydaje się, miało znacznie mniej pracy. Faktycznie, w wyniku kontroli stwierdziliśmy, że zadania były powierzane przez ministra i instytucje kultury realizowały je w sposób skuteczny i efektywny, ale powodowało to równocześnie wzrost nakładów na ich funkcjonowanie. Wysokość środków przekazywanych w latach 2010-2012 wzrastała, natomiast struktura organizacyjna ministerstwa pozostała bez zmian, to znaczy nie zmniejszono zatrudnienia czy też liczby komórek organizacyjnych ministerstwa.